Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Gro. A oto kolejny odcinek z Kryptydomanii. Dzisiejszy materiał poświęcony jest pewnej bestii z okolic Maryland i Pensylwanii, która straszyła tam na nocnym niebie. Jeżeli materiał ci się spodoba, to strzel łapkę w górę i napisz komentarz z opinią na temat materiału. Pomaga mi to w rozwoju i pomaga mi to dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Ameryka po raz kolejny zaskakuje nas swoimi niesamowitymi i różniącymi się od siebie kryptydami. Bestia, o której dzisiaj wam opowiem, kryje się pod nazwą Snaligaster. Spotkania z takowym możemy datować już na XVIII wiek, a dokładniej na rok 1730, w którym to zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia i spotkania z Schnellgeist, co na polskie znaczyłoby szybki duch. Opisy były rozmaite. Niektórzy mówili, że przypomina hybrydę syreny ze skrzydłami z demonem i gulem, w sensie, że połączenie między nimi. Inne opisy mówiły, że jest w połowie gadem, a w drugiej połowie ptakiem, ze stalowym dziobem wypełnionym po brzegi ostrymi jak żyletki zębiskami. Czasami dodawano do tego też macki wystające z paszczy. Pewnie zastanawiacie się, co robił taki Snaligaster. No, wedle świadków i ludzi w to zamieszanych, Snaligaster, podobnie jak Chupacabra, spija krew z ofiar, które to bezproblemowo i bezdźwięcznie wyłapywał, latając po niebie, a później wyssane zwłoki wyrzucał gdzieś w górach. Jest taka teoria, że rzekomo odstraszać go można było siedmiokątną gwiazdą, nazywaną również heptogramem. W XX wieku, w roku 1909, opisywano w gazetach spotkania mieszkańców z bestią, która posiadała potężne skrzydła, długi dziób, a środek twarzy przyzdabiało jedno duże oko, niczym cyklopa. Dźwięki, które wydawała bestia, przypominały lokomotywę. Duża liczba zgłoszeń nie poszła w zapomnienie, gdyż ówczesny prezydent Theodore Roosevelt rozmyślał zorganizowanie safari, by upolować tę oto bestię. Po czasie odkryte zostało jednak, iż wszystkie te zgłoszenia były zwyczajnie nieprawdziwe. Cała ta akcja zorganizowana została przez George'a C. Roderica i dziennikarza Ralpha S. Wolfe, starających się zwiększyć czytalność swojej gazety. Opisy zostały zaczerpnięte z folkloru niemieckiego, gdzie smokopodobne kreatury są na porządku dziennym. Oraz jeżeli oglądacie mój kanał na bieżąco, to zaczerpnięto coś niecoś z diabła z New Jersey, którego zauważono kilka tygodni przed wydaniem gazety o Snaligasterze właśnie. Z kolejnych mniej znanych ciekawostek, które to zaczerpnąłem z innych źródeł, dowiedzieć się możemy, że w New Jersey rzekomo znaleziono w śniegu ślad Snaligastera. Dowiedziałem się również, iż krążyła pogłoska o tym, że jakaś wielka bestia latająca prawie złapała kobietę. Do ciekawostek dołożyć też mogę to, że był jakiś koleś, który rzekomo walczył ze Snaligasterem. Tak, na gołe pięści na ringu, na zasadach MMA. Przychodzi XXI wiek, era filmów, gier i tym podobnych. Snaligaster wystąpił w grze Blair Witch Volume 2 The Legend of Coffin Rock. Wystąpił tam jako boss. W 2008 roku Patrick Boyton opublikował historię Snaligastera, nazwaną Snaligaster, zapomniana legenda Frederick County. 2011 rok, festiwal piwa. No i jak się pewnie domyślacie, ta. Powstało piwo Snaligaster. Z tego co kojarzę, to jest kolejna skryptyd, którą zmieniono w browca. Pamiętam, że Batsquatch miał bodajże swoje piwo i nie jestem pewien co do Mothmana. Mothman chyba też ma swojego browca. Zbliżamy się do nieco bliższych nam produkcji. Fantastyczne zwierzęta, jakie znaleźć, również miały w sobie Snaligastera, wprowadzając go przy tym samym do uniwersum Harry'ego Pottera.
Opisano go tam jako pół ptaka, pół gada, kuzyna Okamiego. Teraz wchodzimy w uniwersum bliskie memu sercu. Jest to gra, w którą aktualnie dosyć często grywam. Mianowicie mowa tu o Falloutie 76. Nie dajcie się zwieść, naprawdę bardzo poprawioną tu gierkę i jest naprawdę fajnie. Można na coś tam fajnie czas spędzić ze znajomymi. Dobra, przejdźmy do meritum sprawy. W grze tej występuje wiele kryptyd. Nawet takie, które opisywałem na tym kanale. Nie wiem, czy wiecie, ogólnie ta gra była powodem, dla którego zacząłem tę serię. Niezły jajca, nie? Także prócz Mothmana, Shipsquatcha i wielu innych kreatur, które się tam znajdują, jest tam również stworzenie, które kryje się pod nazwą Snaligaster. Czy przypomina ono Snaligastera? No, nie. Ciężko byłoby mi je porównać ku sobie, zresztą, jak widzicie na obrazkach porównujących je do siebie, to możecie zauważyć natychmiastowo rażące różnice. Czemu wybrali taką, a nie inną nazwę dla tego stwora? Nie wiem, nie pamiętam. Może gdzieś w grze jest napisane coś więcej o tym, ale nie o tym jest materiał, więc nie będę się w to zagłębiał, nie? W roku 2018 powstało whisky Snaligaster, wywodzące się z Dragon Distillery of Frederick. W okolicach, z których wywodzi się Snaligasterek, powstają aktualnie lody o takiej też nazwie. Jest to lód o smaku masła orzechowego z karmelem, masłem orzechowym oraz preclami. Zapewnie nawiązującymi właśnie do niemieckich korzeni tegoż to stwora. W roku 2021 Sarah Cooper otworzyła amerykańskie Muzeum Snaligastera w Liberty Town i na tym w sumie kończą się wystąpienia Snaligastera w popkulturze. I tak też kończy się nasz odcinek. Jeżeli materiał Ci się spodobał, to strzel łapkę w górę. Zostaw subika, jeżeli tego nie robisz i napisz komentarz ze swoją propozycją kryptydy na przyszłe odcinki. A na pewno wezmę je pod uwagę. Albo przynajmniej sobie zapiszę w jakimś notatniczku. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Bajo. Cześć. Spreading dark.